Aby wszystkim, Pio z tej strony. Jakiś czas temu moją uwagę przykuła dość niepozorna gra robiona w RPG Makerze. Co jest dziwne, bo ja z reguły nie potrafię się wkręcić totalnie w tego typu gry. Ta jednak była zupełnie inna niż wszystkie. Pełna brutalnego, niecenzuralnego kontentu. Labiryntów złych decyzji, które mogą przyprawić cię o śmierć i konieczność restartu całej gry. Mitologii pełnej bóstw, półbogów, aniołów, demonów i cierpienia. Fear and Hunger to nie gra, która cię nienawidzi. Ale Fear and Hunger to gra, która nie wybaczy ci żadnego, nawet najmniejszego błędu. Ten film najpewniej będzie mocno ocenzurowany. Jak wspomniałem na samym początku, Fear and Hunger jest dość niecenzuralną grą, ale nie mówiłem w jakim stopniu. Mianowicie... Temu przeciwnikowi z Visakutas, temu też, ten jest całkowicie goły, tu odbywa się orgia królikoludzi, tutaj dokonuje się kanibalizmu, temu chłopowi z mózgu wyrasta kutas, ta statua to jeden wielki kutas. Zaczynacie chyba łapać. Setting Fear and Hunger to mroczne fantasy w świecie alternatywnym z okresu średniowiecza i to, co napotkamy na swojej drodze, dobrze oddaje ten mrok, tą brutalność i brak wybaczenia dla najmniejszych błędów, jakie popełnisz. Gra prezentuje przed nami opcję wyboru jednej z czterech postaci, przy czym każda ma dostęp do innych umiejętności, które wybieramy na samym początku gry, w formie bardzo ciekawej i bardzo przyjemnej historii tekstowej. I każda posiada inny motyw do odwiedzenia lochów, strachu i głodu. Wszyscy zdają się jednak mieć jeden wspólny cel. Uratować człowieka imieniem Legard, który tam zaginął. Możesz nie być na to przygotowany, ale twoja pierwsza rozgrywka w Fear and Hunger najpewniej skończy się po niecałej minucie, bo okazuje się, że jeśli w początkowej lokacji spędzisz dłużej niż pół minuty, zaczniesz słyszeć zbliżające się szczekanie wściekłych psów strażniczych, które dopadną cię i najpewniej zabiją. Mówię tutaj cały czas najpewniej, bo po dwóch czy trzech turach walki z nimi otrzymasz polecenie, aby wybrać opcję ożył czy reszka. To jest jedna z mechanik, którą będziecie widzieć w tej grze co chwilę. Chcesz przeszukać skrzynię? Ożył czy reszka? Jak trafisz, dostajesz bardzo fajny przedmiot, jak nie, to najpewniej tylko pochodnie albo jakieś zepsute mięso. Chcesz uniknąć ataku, który pozbawi cię natychmiastowo życia? Ożył czy reszka? Chcesz zapisać grę? Ożył czy reszka? No właśnie, bo oprócz tego, że śmierć czyha na ciebie na każdym kroku, nawet zanim w ogóle wejdziesz do lochów, zapisy w tej grze to naprawdę rzadkość. Dokonuje się ich w porozrzucanych po mapie łóżkach, które mają 50% szans na to, że zadziałają. Jeśli tak, brawo! Możesz zapisać stan gry, żeby nie stracić 3 godzin, które spędziłeś szukając zejścia na niższe piętro lochów. Jeśli nie, nawet nie myśl o zapisie i przygotuj się na to, że obudzi cię ktoś bardzo, bardzo nieprzyjemny. Innym sposobem na zapis są księgi oświecenia, które ponownie losowo możesz otrzymać z jednej z bibliotek albo w paru gwarantowanych miejscach na mapie. Większość przedmiotów ze skrzynek i beczek możliwych do przeszukiwania jest całkowicie losowa. Zdarzy ci się więc, że raz otrzymasz 10 mikstur leczniczych pod rząd, a raz 2 spleśniałe chleby i to tyle. Bo oczywiście, oprócz kontrolowania swojego poziomu zdrowotności, musisz też pilnować, czy twoja postać, albo postacie, które dołączą potem do twojej drużyny, nie umrą z głodu, ani nie stracą poczytalności i same się nie pozabijają. Posłużą ci w tym celu również losowo generowane racje żywnościowe i przedmioty odnawiające poczytalność, takie jak piwo, wódka, tytoń czy opium. Same dobre rzeczy. Ale dobra, trochę się tutaj zapędzam, bo jeszcze nawet nie weszliśmy do tych lochów, a ja już mówię o traceniu zmysłów. Jeśli uda ci się w miarę szybko wejść do środka głównym bądź bocznym wejściem, unikniesz psów i będziesz mógł swobodnie poruszać się dalej. Oczywiście, o ile grasz na normalnym poziomie trudności, ale to też temat na później. To parter, piętro pierwsze z wielu na twojej drodze do uwolnienia Legarda. Jest ono w miarę spokojne i największym zagrożeniem tutaj będą dla ciebie spacerujący po okolicy strażnicy. Fajnie się zrymowało. I tu warto się przyjrzeć szczegółowo systemowi walki w Fear and Hunger, który jest kolejną wyjątkową i wyjątkowo brutalną rzeczą na temat tej gry. Otóż każda walka w lochach jest bardziej logiczną zagadką niż zwykłym napieprzaniem w przeciwnika, dopóki ten nie padnie. Każdy z przeciwników ma jeden czuły punkt albo inną słabość, która ułatwi ci w miarę bezbolesne rozprawienie się z nimi. Jednak zanim trafisz w ten czuły punkt, musisz pozbawić go części kończyn. Walcząc z dowolnym przeciwnikiem w Fear and Hunger, nie celujesz w konkretnego wroga, a w daną jego kończynę. Czy umarłeś wcześniej 5 razy i musiałeś restartować grę dlatego, że jedna z rąk strażników zabija na hita?
Następnym razem odetnij mu ją. Potem odetnij nogi, żeby stracił równowagę i uderz go w głowę, aby wyłączyć go z gry na amen. Problem pojawia się, gdy to przeciwnik odetnie tobie daną kończynę, bo to oczywiście też jest możliwe. Gdy stracisz obie ręce, pożegnaj się z możliwością trzymania broni i tarczy. Gdy stracisz obie nogi, już do końca gry będziesz musiał się czołgać, poruszając się praktycznie dwa razy wolniej niż normalnie. Teoretycznie możesz w taki sposób przejść całą grę, ale praktycznie nie uda ci się uniknąć żadnego z przeciwników. A czasem nawet lepiej jest uniknąć całkowicie walki, niż angażować się w każdą możliwą potyczkę, z której często i gęsto i tak nic nie dostaniesz. Żadnych punktów doświadczenia, żadnych przydatnych przedmiotów, tylko niewielka ilość wrogów jest w stanie zapewnić ci rzeczy, które będą dla ciebie jakąkolwiek pomocą w dalszej części rozgrywki. A odciętych w trakcie tej jednej przypadkowej walki kończyn nie jesteś w stanie już przywrócić. A przynajmniej nie dodając jednocześnie przy tym swojego człowieczeństwa. Tym lepiej unikać konfliktów, biorąc pod uwagę losowość przedmiotów leczniczych w całej grze. Jeśli w trakcie walki zostaniesz zainfekowany albo otruty, potrzebujesz konkretnej mikstury i konkretnego zioła, aby pozbyć się tego efektu. W przeciwnym razie już niedługo umrzesz. A te 3 godziny poświęcone na dotarcie do kolejnego etapu? Tak, pożegnaj się z nimi i zacznij od początku. Nie tylko przedmioty są losowe, ale także całe lochy. Kluczowe elementy pozostają takie same, ale zależnie od wybranej przez ciebie postaci, część mapy jest losowo ułożona. Ponownie, jest to kolejny element, który sprawia, że Firenhanger trzeba się odpowiednio na początku nauczyć, aby móc je w ogóle przejść. A jedynym sposobem na naukę tutaj to umieranie i ponowne rozpoczynanie rozgrywki. Tak jak wspominałem, każda z postaci ma wyjątkowe dla niej umiejętności, które mogą ci trochę tę naukę przyspieszyć. Wybierając najemnika na przykład, mamy możliwość wyboru umiejętności otwierania zamków wytrychem. Dzięki temu większość zamkniętych drzwi stoi przed nami otworem i nie musimy zużywać na ich wyważenie innych cennych zasobów. Inną jego przydatną zdolnością jest plan ucieczki, zdecydowanie zwiększający szanse na ucieczkę z potyczki. Ale chyba jednym z najlepszych skilli, jakie można się nauczyć, jest dash. Zamieniając nasze postacie w Sonika, który teraz może uniknąć walki z większością potworów i w 5 minut skończyć grę. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by w trakcie gry nasi bohaterowie nauczyli się umiejętności dostępnych dla innych postaci, a także umiejętności, które nijak nie są dostępne poprzez naturalne sposoby. Zwoje i księgi z zaklęciami dodadzą do listy naszych zdolności takie czary jak piromania, samozapłon, kula mroku czy nekromancja, pozwalające dodać do naszej drużyny nieumarłych pomagierów. Każde z tych możliwych do nauczenia się zaklęć pochodzi od jednego z bogów, do których możemy się modlić w trakcie gry. Poszczególne akcje i wybory, których dokonamy, zwiększają nasze oddanie danemu bogowi, a potem, zależnie od poziomu naszego oddania, możemy nauczyć się zaklęć na danym poziomie, skalując ich moc za każdy poziom wzwyż. Zaklęcia jednak mają to do siebie, że kosztem ich użycia tracimy część naszej poczytalności, co może okazać się bardzo nieprzyjemne w momencie, gdy mamy naprawdę mało zasobów. A uwierzcie mi, to się zdarza bardzo często. Generalnie przynależność do danego boga najłatwiej zwiększyć poprzez modlitwę w rytualnych kręgach porozrzucanych po mapie. W nich to możemy też na przykład złożyć w ofierze jednego z członków naszej drużyny, albo uprawiać z nimi miłość, aby zamienić się w okropną abominację zwaną małżeństwem. Dosłownie, to nie jest żart, że nienawidzę swojej żony. W tym świecie po prostu bóstwo płodności uznaje małżeństwo za połączenie dwóch istot. Jest to tak samo fascynujące, jak i odrażające. Skoro już jesteśmy przy członkach drużyny, w lochach napotkamy parę osób, bądź też nie osób, które mogą dołączyć do naszej podróży. Część z nich to reszta grywalnych postaci, co sugeruje, że wszystkie ich historie dzieją się w tym samym czasie. Bądź jednak przygotowany na to, że ich też trzeba karmić i upewniać się, że nie umrą. A jeśli któryś z nich zostanie zainfekowany, a nie będziesz miał przy sobie odpowiednich ziół leczniczych... mogę ci tylko powiedzieć tyle, że aby pozbyć się infekcji z ręki, możesz użyć też piły do kości. Gdy już umrzesz milion razy, zrestartujesz grę kolejny milion i nauczysz się każdego przeciwnika, każdej lokacji i każdego sprzymierzeńca na pamięć, zapewne uda ci się w końcu dotrzeć do Legarda. Problem w tym, że najpewniej będzie już martwy. Tortury, jakim go poddano w okrutnych lochach głodu i strachu, wykończyły jego ciało bezpowrotnie. Dotarłeś za późno. Gra ci tego nie mówi, ale w rzeczywistości masz tylko pół godziny na dotarcie do Legarda, zanim umrze.
Na najwyższym poziomie trudności z kolei Legard jest martwy od samego początku i twoja misja jest z góry skazana na porażkę. Wychodzisz więc z lochów i dostajesz jedno z 10 zakończeń. Zakończenie E. Co jednak jeśli dotrzesz do Legarda na czas? Najpewniej będziesz musiał osiągnąć to idąc sekretnym przejściem, które omija połowę gry i połowę przedmiotów, które normalnie zebrałbyś na swojej drodze, jednak w końcu osiągnąłeś cel gry. Legard, kapitan armii najemników Słońca Północy, dołączy wtedy do twojej drużyny. Okazuje się jednak, że stracił pamięć i nie do końca pamięta, jaki jest jego cel tutaj. Nie poznaje jego kompana, Dars, która przyszła na jego ratunek, ani nie pamięta, jak się tutaj w ogóle znalazł. Ma tylko coś na kształt przeczucia, że jego sprawy nie zostały zakończone i coś ciągnie go do tajemniczych, ogromnych, starożytnych wrót, znajdujących się niedaleko jego celi. Otworzyć je można jedynie za pomocą artefaktu, który ukryty jest na jednym z wcześniejszych pięter, przy Ołtarzu Ciemności. Jeśli ogrywasz Firenhanger w klasyczny sposób, to z pewnością na niego już trafiłeś. Drzwi otwierają się. A po spacerze przez katakumby udaje wam się trafić do ogromnego podziemnego miasta. Przed wami Mahabr, miasto nowych bogów. I tu powoli zaczynasz rozumieć, że to dopiero połowa gry. Przed wami nowe lochy, nowe lokacje i nowi przerażający przeciwnicy w tym kosmicznym horrorze. To bardzo dobry moment, żeby omówić fabułę świata Firenhanger. To kim są postacie, którymi gramy? Dlaczego Legard został porwany do lochów? I dlaczego akurat ta zapomniana część świata sprawia, że ludzie tracą zmysły i roi się tu od niewypowiedzianych horrorów? Zacznijmy od bogów. Na potrzeby tej gry powstała cała mitologia, którą najłatwiej jest podzielić na starych bogów, bogów w niebo wstąpionych i nowych bogów. Starzy bogowie są istotami starszymi niż świat, jak sama nazwa wskazuje. Faktycznymi istotami, których nie da się zabić, a samo ujrzenie ich prawdziwego oblicza przyprawia o szaleństwo. W pierwszej części gry mamy styczność i dowiadujemy się o paru z nich. Sylwian, Grogorow i Bóg Głębi. Sylwian jest boginią miłości i płodności, o której wspomniałem już wcześniej. U zarania dziejów stworzyła ludzkość i w zamian pragnie jedynie, aby ludzie okazywali miłość w jej imieniu, tworząc nierozerwalny akt małżeństwa. Mówi się, że opuściła ludzkość i darzy ją szczególną nienawiścią, ze względu na to, że nie mogą oni okazać jej takiej miłości, jaką ona darzyła nich. Miłość w definicji Sylwian, jak już dochodzicie do wniosku, jest bardzo pokręconą fizyczną formą miłości, zdecydowanie inną niż ta, którą okazują sobie ludzie na co dzień. W jej imieniu ludzie w maskach królików uprawiają okultystyczne orgie i jesteśmy w stanie wziąć w nich udział w sekretnej lokacji w lochach. Magia Sylwian sprowadza się po części do leczenia naszej drużyny i niektóre taktyki walki nie obędą się bez zaklęć takich jak feromony pochodzące od Sylwian, które sprawiają, że przeciwnik może atakować tylko postać naznaczoną feromonami. Antytezą Sylwian z kolei, a zarazem jej mężem, jest Grogorow, bóg zniszczenia i ofiar z ludzi. Chce, aby w jego imieniu przelewana była krew, a na świecie panowały chaos i śmierć. Uznaje zniszczenie za część naturalnego cyklu życia. W jego imieniu w głębi kopalni ucztują ludzie w wilczych maskach, dokonując aktów zwierzęcego kanibalizmu. Jego krwawa magia pozwala graczom na zadawanie ogromnych ilości obrażeń przeciwnikom i przywoływanie mięsnych golemów, jednak często dzieje się to za cenę własnej krwi. Ostatni ze starych bogów, God of the Deaths, Bóg Głębi, to stara istota, której obecność jest mniej zaznaczona niż jej pobratymcy. Wyznawcy Boga Głębi, odrzuceni i zapomnieni, prowadzili jego kult w cieniu, a ich czyny są okryte tajemnicą. Często jego kultyści to pozbawione rozumu istoty, insekty, skarabeusze albo zmutowane żyjące pod ziemią stworzenia takie jak jaskiniowcy czy złodzieje ciał. Jego magia jest najciężej dostępna w grze i czary Boga Głębi skupiają się na kontrolowaniu insektów i robactwa. Jeden z jego czarów, Rój Szarańczy, jest w stanie trafić jednocześnie każdą część ciała wszystkich przeciwników, skutecznie ogłuszając ich, co przydatne jest w paru potyczkach z bossami. Bóg Głębi kanonicznie odpowiada też za chaotyczny, przypominający labirynt układ lochów Firenhanger. Ostatnim z ważniejszych bóstw, pierwszym w niebo wstąpionym bogiem jest Almer,
odpowiednik Jezusa w tym uniwersum. Narodzony na wschodzie kontynentu Europa, w świętym mieście Dżetajach, został wychowany przez dziewicę i spłodzony przez fałszywego Boga. Wraz z 12 apostołami chciał wprowadzić nowy porządek na świecie. Został powieszony na krzyżu, skąd wstąpił do miasta bogów, Mahabr. Wyznanie Almera w następnych wiekach bardzo się rozpowszechniło na świecie, przypominając w sumie dzisiejsze chrześcijaństwo. Jego zaklęcia między innymi pozwalają na chodzenie po wodzie czy zamienianie wody w wino. Jest jeszcze paru innych starych bogów i istot im podobnych, które mógłbym tutaj omówić, szerzej lub wężej, ale większość z nich występuje dopiero w drugiej części Fearnhunger, której póki co wolę sobie nie spoilerować, bo dopiero zacząłem w nią grać. Wiem natomiast, że jedna z ciekawszych postaci w grze, porywający i pożerający dzieci Pocket Cat, jest poplecznikiem jednego ze starych bogów, boga oszustów, Rera. Starzy bogowie w pewnym momencie opuścili ludzkość, będąc pozornie niezadowoleni z ich dzieła. W międzyczasie do opuszczonego boskiego miasta Mahabr, poprzez starożytne katakumby, dotarła grupa piątki ludzi. François dominujący, Nilwan nieskończona, Valtil oświecony, Chambara udręczony i ostatni zapomniany, o którym nie będę tutaj wspominał. Czwórka z nich dostąpiła boskości i po przejściu przez tę samą bramę, którą przeszedł niegdyś Almer wstępując do Mahabry, stali się nowymi bogami, zasiadając na tronie w świątyni. Piąty, zapomniany z nich, miał jednak wątpliwości. Starzy bogowie zasadzili w nim ziarno zwątpienia i wyjawili wiedzę na temat prawdy o wielkim układzie rzeczy, że nieważne ilu nowych bogów wstąpi na tron Mahabry, nic się nigdy nie zmieni, że czas to nieskończona pętla i nawet starzy bogowie nie mogli tego zmienić. Zrezygnował więc i odszedł w cień, w zapomnienie. Jako jedyny z piątki nie dostąpił boskości. Jednak ta czwórka, zwana Bractwem, The Fellowship, nie była jedyną grupą nowych bogów. Jak już wspomniałem, tajemnicą Wielkiego Układu Wszechświata jest fakt, że czas to pętla. Po śmierci jednych nowych bogów przychodzą następni, a reszta pośmiertnie trafia do tak zwanej sali bogów, gdzie na wieki siedzą i pociągają za sznurki Mahabry zza kulisów. Mimo że świat po odejściu starych bogów pogrążył się w chaosie, ludzkości udało się utworzyć parę królestw, m.in. Królestwo Rondon, centrum wschodniej cywilizacji. Krwawe rządy rondońskie rozszerzały się na pobliskie tereny, nie zważając na koszt. W celu tym zatrudniono na ich usługi małą grupę najemników, zwaną Rycerzami Słońca Północy, której przywódcą był niejaki Legard. Pospólstwo go kochało, ze względu na jego skromne pochodzenie, a jego celem było zjednoczenie wszystkich ziem. Chciał stać się kimś więcej niż tylko królem czy sułtanem. Niektórzy wierzyli, że to o nim mówiono w przepowiedniach, o blondwłosym mężczyźnie, który zjednoczy walczące ze sobą królestwa, nie mocą złotej laski, ale siłą tuzina wideł. Jedną z jego popleczniczek była Dars, rycerz, jedna z grywalnych postaci w Fearnhunger. Przez jego wzrastające wpływy, Rondon zaczął postrzegać Legarda jako zagrożenie dla ich władzy. Nie tylko ich nastawienie się zmieniło, bowiem w Legardzie również zaczęła następować zmiana. Zaczął interesować się starożytnymi tekstami i okultyzmem, studiując je w samotności. We śnie objawiła mu się Nilwan, nieskończona. Jedna z nowych bogów, należąca do Bractwa, i zasugerowała, by napadł stolicę Oldegardu, z którego pochodzi inna postać grywalna, Rangvatr. Tak też zrobił, wykradając z niej artefakt zwany Kostką Głębi. To wystarczyło, aby Królestwo Rondonu obróciło się przeciw niemu i porwano go do lochów strachu i głodu. Tu rozpoczyna się nasza rozgrywka. I przez tę samą bramę i te same katakumby, przez które niegdyś do Mahabry dostało się Bractwo, nasi bohaterowie docierają teraz, w roku 1590. Dzięki Kostce Głębi wprowadzona zostaje ciekawa mechanika. Jesteśmy w stanie poruszać się między przeszłością a teraźniejszością, cofając się do lat świetności miasta i spotykając się z nowymi bogami. Część lokacji jednak zostaje nadal dostępna tylko w teraźniejszym, zrujnowanym mieście. Nie będę teraz spoilerował wszystkich mechanik, które doprowadzają nas do starć z Bractwem, jednak jeśli uda nam się pokonać każdego z nich, włącznie z François, który jest, jak czytamy na wiki, ostatnią postacią, która jest w stanie cię zgwałcić, no właśnie, mówiłem już, że niektórzy wrogowie są w stanie cię zgwałcić, to bardzo pasuje do settingu. Dostajemy zaszczytu zasiądnięcia na tronie Mahabry, dołączenia do jednego z nowych bogów. I
to tak naprawdę powoli końcówka gry, półmetek przed rozwiązaniem całej fabuły i moment, w którym należy dokonać ostatecznej decyzji o naszej historii. Przez cały ten film rzucałem dość dużą ilością spoilerów, jednych bardziej, innych mniej zachęcających do własnego ogrania tego tytułu, ale teraz zaczynają się naprawdę duże spoilery na temat końca gry i kanonicznego przebiegu jej fabuły. Więc jeśli jeszcze nie wyłączyliście tego filmu, żeby iść grać w tę iście porytą grę dla masochistów, możecie to zrobić teraz. Jeżeli jednak nadal tutaj jesteś, zapraszam na finał. Fear and Hunger ma 10 zakończeń, a tak naprawdę to w sumie 13, bo jedno z nich różni się trochę zależnie od postaci, którą gramy. Jeśli Legard nadal żyje, gdy uda nam się bezlitośnie zabić wszystkie nowe bóstwa Machabry, dowiemy się od niego przerażającego faktu. Że tak naprawdę cały ten czas udawał, że stracił pamięć i że dał się porwać do lochów celowo. Uważał, że poprzez poddanie się ekstremalnym próbom, takim jak tortury i prawie skonanie w lochach, osiągnie potencjał taki, jakiego przyszło dostąpić niewielu i spełni się przepowiednia. Tak jak Almer, w niebo wstąpi i nie stanie się zwykłym nowym bogiem, a zasiądzie pomiędzy rodzaj starych bogów, na zawsze zmieniając oblicze ziemi. Legard okazuje się być szaleńcem, zawładniętym pragnieniem władzy. Prędko zasiada na tronie i znika. Jeśli podążymy za jego śladem, trafimy do ostatniej lokacji w grze. Do pustki. Tutaj, jeśli uda nam się w jednym kawałku dotrzeć do Legarda, ówcześnie zbierając naszą drużynę, która teraz została porozrzucana w różne krańce mapy, możemy podjąć decyzję. Pokłonić się swojemu nowemu bogowi, albo podjąć z nim walkę. Zabijając Legarda, świat może nie zmienił się drastycznie, a wszystkie postacie, które trafiły do lochów strachu i głodu, bezpowrotnie zostały straumatyzowane, jednak zatrzymały one chore ambicje niedoszłego boga. Jeśli jednak uklękniesz przed Legardem, bezpiecznie zostaniesz odeskortowany na obrzeża fortecy. A po latach dochodzą ci słuchy, że przepowiednia się spełniła, a buntowniczemu przywódcy, zwanemu Żółtym Królem, udało się faktycznie zjednoczyć wiele ziem i królestw. Zastanawiasz się, skąd Legard otrzymał przydomek Żółtego Króla. I gdy pewnego razu udaje ci się dostrzec jego oblicze, widzisz, że jego skóra całkowicie pożółkła, a sam mężczyzna nie postarzał się nawet o dzień, odkąd ostatni raz go widziałeś. To, co powróciło z pustki, ewidentnie nie było tą samą osobą. Oczywiście tytuł Żółtego Króla jest bardzo ciekawym nawiązaniem do Króla w Żółci Roberta Chambersa, ale to temat na inny materiał, a o inspiracjach Fear and Hunger porozmawiamy na sam koniec tego materiału. To były zakończenia C i C2. Jeśli Legard jednak umrze, zanim dotrze do tronu Machabry, po dostaniu się do pustki, nasza postać, zależnie od klasy, jest w stanie sama dosięgnąć boskości. Spotykamy nasze boskie odbicie i konwersujemy z nim, podejmując decyzje na temat tego, jak będą wyglądać nasze rządy, i w taki oto sposób otrzymujemy zakończenie D. Zakończenie B jest z kolei nieco inne i wymaga od nas, abyśmy poszli zupełnie inną drogą niż starożytne miasto Machabry. Pamiętacie Boga Głębi? Otchłanne monstrum chaosu, od którego pochodzi kostka Głębi i którego czczą schowani w jaskiniach odludkowie? Jego ogromne cielsko leży właśnie w tychże jaskiniach, obok ołtarza ciemności. Jego usta są wiecznie zamknięte, jednak jeśli w trakcie naszej rozgrywki uda nam się zniszczyć obiekty zwane sercami Boga Głębi, otworzą się one, dając nam dostęp do wnętrza Boga, chyba najcięższej lokacji w całej grze. Nie tylko napotkamy tam okropne przeszkody takie jak kolce i zwisające ostrza, ale mutacje wrogów, których ledwo co dało się pokonać w ich oryginalnej wersji, takich jak Crowmaller z dwoma głowami. Crowmaller swoją drogą też jest bardzo ciekawym tematem, bo to postać bardzo podobna do wrogów takich jak Nemesis czy Mr. X z serii Resident Evil. Od pewnego momentu rozgrywki jest w stanie wejść do pomieszczenia i podążać za nami cały czas. Jest jednak na tyle wolny, aby łatwo było uniknąć potyczki z nim. A uwierzcie mi, chcecie uniknąć potyczki z Crowmaulerem, bo walka z nim to wyrok śmierci, jeśli nie macie oczywiście wyrobionej taktyki. Wracając, w środku Boga Głębi, gdy zejdziemy odpowiednio nisko, dane nam jest spotkać się z jednym ze starych bogów, bogiem zniszczenia, Grogorofem.
Walka z nim należy do jednej z najcięższych w całej grze i tym bardziej jest to przerażające, że po fakcie w rozmowie z nim dowiadujemy się, że to i tak tylko fragment Grogorotha, jego pozostałości w naszym ludzkim świecie. Jeśli przekonamy go w rozmowie, aby ujawnił nam jego prawdziwe oblicze, nie jesteśmy w stanie wytrzymać tego widoku i umieramy w męczarniach. Oto zakończenie B. Istnieją jeszcze cztery zakończenia S, które naprawdę ciężko jest zdobyć. Każda z grywalnych postaci, najemnik Kahara, rycerz Dars, czarnoksiężnik Enki i wojownik Rangvaldr, ma swój własny ending S, który otrzymać możemy tylko na najwyższym poziomie trudności. Nie możemy tutaj zdobywać innych postaci do drużyny, wrogowie są wielokrotnie silniejsi od nas, ale Gard jest martwy od samego początku. Gdy tylko zrozumiemy, że nasza misja poszła na marne, każda z postaci rusza na własną, osobistą misję, która kończy się zakończeniem S. Zakończenie S Kahary polega na zdobyciu bogactwa dla jego żony i zapewnienie jego rodzinie dobrobytu. Czarnoksiężnik Enki odkrywa sposób na osiągnięcie oświecenia bez stawania się Bogiem i po dotarciu do pustki odmawia boskości, decydując się na pozostanie oświeconym śmiertelnikiem. Wojownik Rangvaldr po prostu decyduje się wymordować wszystkich bossów i wszystko co złe w całej grze, więc to jest całkiem bazowane. Dars natomiast załamuje się po śmierci swojego ukochanego Legarda i poszukuje sposobu na wskrzeszenie go jako nienaturalne mięsne zombie, aby na zawsze mogli być już razem. I o dziwo, udaje jej się to. Sposoby na osiągnięcie każdego z tych endingów znacząco się różnią i przyjmuje się, że wszystkie one są kanoniczne i dzieją się mniej więcej w tym samym momencie. Enki staje się oświecony i udaje mu się opuścić lochy, co wiemy dzięki księgom dostępnym w drugiej części Firenhanger, pisanym właśnie przez Enkiego. Rangvaldrowi udaje się również wypełnić swoją misję, bo jedna z postaci w dwójce jest jego dalekim potomkiem. Dars udaje się wskrzesić Legarda, bo coś chyba się z nim dzieje później, ale nie wiem, nie chciałem sobie spoilerować drugiej części, więc no nie powiem wam co. A Kahara, mimo że jego zakończenie wydaje się być najmilsze, najbardziej szlachetne i generalnie Kahara, najemnik, który wyruszył do lochów, bo chciał zapewnić dobrobyt dla swojej ciężarnej małżonki, jest jeszcze jedno zakończenie, o którym jeszcze wam nie powiedziałem. Zakończenie A. Jest jedna bardzo, naprawdę bardzo ważna rzecz, którą pominąłem. Jedną z pierwszych rzeczy, jaką napotkamy w lochach Firenhanger, jest zamknięta na klucz w klatce dziewczynka. Jeśli uwolnimy ją, dołączy do naszej drużyny. To tak naprawdę pierwszy możliwy do zdobycia kompan. Dziewczynka nie odzywa się. Nie jest w stanie zadawać nikomu obrażeń, bo nie da rady utrzymać w rękach broni, chyba że uda nam się znaleźć dla niej taki mały sztylecik. Generalnie pozornie nadaje się tylko do tego, żeby sprzedać ją Pocket Catowi za jakiś rzadki przedmiot, bo tak naprawdę przez całą grę zajmuje tylko miejsce w drużynie i na nic się nam nie przydaje. Stoi za nią jednak mroczny sekret. W Mahabrze mamy możliwość spotkać się na chwilę w sali bogów ze wszystkimi nowymi bogami, którzy niegdyś i nadal rządzą miastem. Możemy zadać im trzy pytania na temat dowolnej rzeczy, dowolnej osoby czy miejsca na świecie. Jeśli zadamy im pytanie na temat The Ancient One, czyli na temat starożytnego, otrzymamy taką odpowiedź. Dusza, która emituje światłem starego boga. Dusza, która utworzyła się w środku małej dziewczynki. Matka starożytnego jest nieskończona, a jego ojcem jest mężczyzna z przepowiedni. Wynik takiego bluźnierczego połączenia jest nam nieznany. Legard, blond włosy mężczyzna z przepowiedni i Nilvan, nieskończona, mieli dziecko. I Legard przyprowadził ją do lochów, gdy został pojmany. Gdy konfrontujemy się w Mahabrze z Nilvan, aby móc kontynuować swoją podróż, prosi nas ona, abyśmy zaprowadzili jej dziecko do serca ciemności. Zakończenie A w gruncie rzeczy jest bardzo podobne do zakończenia B z Grogorothem. Tym razem jednak, do paszczy Boga Głębi musimy dostać się w towarzystwie małej dziewczynki. Gdy uda nam się dotrzeć na koniec labiryntu, na samo dno stworzone z ludzkich zwłok, coś zacznie się z nią dziać. Zakończenie A polega na narodzinach nowego, starego boga. Na narodzinach boga głodu i strachu.
Walka z dziewczynką w nowej, boskiej formie posiada wiele etapów, jest niezwykle ciężka. A zakończenie z nią związane jest równie mroczne, co sama jej transformacja. Po pokonaniu jej, a w zasadzie po końcu walki, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie pokonać bóstwa o takiej sile, nowonarodzony bóg głodu i strachu przenosi nas na najniższy poziom lochów. Najniższy, na jakim kiedykolwiek się znajdowaliśmy. Odsłuchujemy monologu, niegdyś dziewczynki, pytającej nas, czy kiedykolwiek naprawdę sądziliśmy, że opuścimy te lochy. Wypełniliśmy prośbę jej matki, a w nagrodę za danie jej życia, bóg głodu i strachu w akcie łaski pozwala nam umrzeć w pokoju. To zakończenie również jest kanoniczne, ze względu na obecność bóstwa głodu i strachu w drugiej odsłonie Firenhunger. Ze względu jednak na to, że pozostali członkowie obsady muszą przeżyć akcję części pierwszej, by wydarzenia z drugiej miały sens, pozostawia nam to jedynie najemnika, Kaharę, jako kandydata na osobę, która faktycznie dokonała zakończenia A i zaprowadziła dziewczynkę do jej wniebowstąpienia. Sporo mówię o drugiej części bez tak naprawdę wspominania o czymkolwiek konkretnym względem niej. Firenhunger Termina, bo tak nazywa się druga odsłona tej serii, dzieje się prawie 500 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Akcja dzieje się równo 352 lata po wydarzeniach z pierwszej gry, w roku 1942, po drugiej wielkiej wojnie. Tym razem do wyboru mamy nie 4, a 8 grywalnych postaci i każda z nich zaproszona zostaje do udziału w festiwalu Termina, trzydniowym przedsięwzięciu organizowanym przez wcześniej przeze mnie wspomnianego boga oszustów, Rera. Aktualnie dopiero co w sumie zacząłem grać w Terminę, ale już na samym początku i tak widzę w niej wiele poprawek i wiele postępów względem pierwszej części. Zdecydowanie mniej też jest golizny i nie napotkałem jeszcze sceny gwałtu, więc bardzo pog, super. Natomiast ta sama brutalność, okrucieństwo i brak wybaczania dla błędów gracza pozostają i pozwalają na coraz to nowsze, niezwykłe doświadczenia. Firenhunger ewidentnie inspirowane było seriami takimi jak Dark Souls. Sam autor gry, Miro Haverinen, jest ogromnym fanem Soulsów i nie kryje się ze swoimi inspiracjami. Legard inspirowany był Griffithem, postacią z Berserka. Przeciwnik Harvestman wzorowany był okładkami albumów Kurta Cobaina, a głowa boga głębi wzorowana była na tym zdjęciu zardzewiałej dziury we wraku statku. Oprócz tego czuć tutaj ogrom inspiracji z takich produkcji jak Silent Hill czy Hellraiser, co Miro sam przyznaje w wywiadzie. W drugiej części podobnie, jeden z pierwszych bossów, Needles, ewidentnie jest bratem bliźniakiem Arta z Terrifiera. Ale druga część to ponownie temat na kiedy indziej. Może ogram to coś i zrobię kolejny materiał, jeśli wystarczająco dużo osób będzie zainteresowane. Jeśli tobie natomiast podobał się ten skromny materiał, zostaw pod nim pozytywną ocenę i komentarz na temat twojego ulubionego sposobu na stracenie zmysłów w Firenhunger. A jeśli jesteś tutaj nowy, zostaw subskrypcję, bo przecież oboje wiemy, że jeszcze tutaj wrócisz. Ja jestem Pio, to było Firenhunger, do zobaczenia kiedyś.